Mimo tego, że kina są już otwarte, część wydarzeń i festiwali filmowych została odwołana. Co więc zobaczymy latem w kinach? Mamy czas wakacyjny, kiedy zwykle tych ludzi w kinie jest mniej. No teraz jest ich zdecydowanie mniej, bo jednak nie sprzedajemy całych sal i nawet jeżeli ta sala jest wypełniona, to znaczy mamy co drugie siedzenie, to jednak to jest połowa sali, a nie cała. Jest też nieco skromniejsza oferta dystrybutorów, bo jednak wiele filmów, które miały mieć głośne premiery, od marca do teraz zostało powstrzymanych. Z powodu koronawirusa również część premier i festiwali filmowych zostało przeniesionych. Brakuje na pewno festiwalu Nowe Horyzonty, który zawsze napędzał ten czas festiwalowy we Wrocławiu, ale mamy dużo propozycji w zamian za Nowe Horyzonty. Na pewno mamy Kino Optymizm, czyli przegląd filmów optymistycznych na poprawę humoru jeszcze do końca lipca we wszystkie wtorki i czwartki o 19:00 zapraszamy. Zaraz na początku sierpnia wystartuje przegląd filmów Christophera Nolana, czyli mistrza, który łączy kino i akcji, i kino artystyczne w jednym. Będzie można zobaczyć jego najważniejsze filmy właśnie na początku sierpnia. W drugiej połowie sierpnia wystartuje również przegląd najnowszego kina włoskiego. Kino Nowe Horyzonty jednak nie rezygnuje z organizacji swojego głównego festiwalu, który co roku cieszył się latem ogromnym zainteresowaniem. Nie rezygnujemy z Nowych Horyzontów, mimo tego, że czas jest zdecydowanie bardziej trudny, ale zapraszamy od 5 do 15 listopada na festiwal Nowe Horyzonty, 20. jubileuszową edycję i tym razem jeszcze w bonusie, bo połączone z festiwalem amerykańskim, czyli American Film Festival. Dolnośląskie Centrum Filmowe również przygotowało specjalny repertuar dla gości na czas wakacji. Proponujemy widzom klasyki, czyli mamy cykl w starym kinie. Pokazywaliśmy go przez cały lipiec i teraz w sierpniu wracamy z przeglądem filmów Charlie'ego Chaplina. I tak w sierpniu zobaczymy Brzdąca, Dzisiejsze czasy, Dyktatora i Światła rampy. Wracamy też z przeglądem filmów Davida Lyncha, to na początku sierpnia. I tutaj Człowiek-słoń, Prosta historia i Mulholland Drive. Wybierając się do kina, należy jednak pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa. Czy w kinie dalej trzeba nosić maski? Zachowujemy odstępy. Na sali kinowej bezwzględnie cały film oglądamy w maseczce. I ja wiem, że to jest niekomfortowe, bo jednak spędzić 2 godziny w maseczce, kiedy człowiek chce coś zjeść, chce się napić, jest mało komfortowe, ale tutaj bezpieczeństwo jest jednak ważniejsze od komfortu. Pomimo wakacji, kina cały czas przygotowują nowości dla wszystkich kinomaniaków i zapraszają do skorzystania z oferty. Dla Echo24, Pola Janus.